I witajcie, ja jestem Hebi i zaczynamy z grubej rury. Będąc atakowanym przez różne spory. Okej, tam nie wyjdziemy. Gdzie mam iść, panie? Gdzie mam iść? Czemu to jest tak głośno? Tutaj nie sprawdziłem, jaki jest poziom głośności. Nie powinien być duży. Więc nie wiem, o co chodzi. Elevator. No to idź over here. Potrzebuję energii. Co, może ja mam jeszcze kliknąć? Pieruna. Aj, tu będą chyba wilkołaczki skakać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie. Co mam tam iść, tak? Padaj leszczu. Możemy jechać dalej. Coś się dzieje tu takiego, że musimy czekać. To jeszcze. Chyba spadł na dół. Tak. Ładnie padłeś, wilczku. Chyba jeszcze jeden będzie przystanek, tak mi się wydaje. I będzie taki duży jeden stworek. I to wcale nie będzie golem. Tylko coś związanego ze Smite'em i Poseidonem. To jest taka podpowiedź dla tych znających Smite'a, czy dla tych oglądających Smite'a, grających, oglądających, whatever. Podpowiem Ultimate. Oj, zobaczcie, ult Poseidona Release. Coś tam. Nie no, już tyle powiedziałem, że już chyba każdy głupi by się domyślił. Szczerze... Pozbądź się tego. Kurde, w biel to... Dobra, fajnie. Fajnie. Tylko ja chcę tutaj teraz trochę... Nie powinniśmy teraz dostać... O ty gadzino.
Zdechnij wreszcie. Zdychaj, Gryfie, zdychaj. Fucking hell. Dobra, zapomniałem o tej walce, tak szczerze. Zdychaj. Panie Gryfie, wyładowałem w ciebie prawie wszystko. Co? Coś ty nie wiesz zrobił. Czemu nie go nie zabiłem? Co głupia gra. Okej. Okej. Nie mam więcej. Tu nie widzę też, żeby było więcej. Fucking hell. Widzę, że są te. Dobra, nie mam amunicji, ale zaraz będę miał. Dobra, nie. Że co staram się zrobić? Bawić się z nimi? Przytulać się? Się z frajerami nie pieszczę tego, no. Staram się z nimi nie pieścić, no ale... Bo ja na sobie mam bardzo mało życia. Okej.
No to się pojawił duży przyjaciel. No, możecie się domyślić, kim on jest. Raczej czym on jest. Kraken. O nie. Zaraz Big Ben powinien upaść, z tego co wiem. Dzięki, Kraken. O nie, ta biblioteka. O nie, ja wiem, co to będzie. Chociaż to chyba jeszcze nie tu. Gdzie mam iść? Aha. Tu muszę przesunąć, bo zawadza drogę. Jej drzwi się automatycznie otwierają, widzicie? To jest już pełna proweska. Co, że co? Okej. Aha, dobra, dobra. Wiem, co tu się będzie. Ale mamy takie maszynki, które kontrolują stworki. Możemy je przyjąć, używając naszej energii. Ale nie widzę ku temu powodu. Ja mu... No, a teraz walczę z moimi wrogami. Takie też przestało działać. Miał w niego cały magazynek.
Okej. Ale nie mam amunicji. Nie mam amunicji. Find co? Okej, panie przyjacielu. Zmarnowałem dwie rakiety tylko po to, żeby zabić byczki. To już się w parę nie mieści. O, chociaż tyle możemy mieć. Tak to pamiętałem. No to niestety pamiętałem. No nie no, przecież tu ja będę chodził w kółko teraz. O, mi się tam, dobra. Dobra. Dobra, szefie. Aha, no tak, tu są drzwi, to jest nawet logiczne. To jest nawet logiczne. No gra miała duży potencjał. Naprawdę, bo mitologia, bo te sprawy. Ciekawy w ogóle temat, puszka Pandory, w ogóle niewykorzystywany w grach. No dobra, w Heroesach były, ale w Heroesach to mogło dać się jakieś surowce lub jakichś sojuszników, lub też, że zaczną nas atakować wrogowie. Tak, został zniszczony Big Ben. I tak wygląda Kraken. No, trzeba atakować te oczy. Potrzebuję... amunicji. Jakaś amunicja, cokolwiek. O, jest, 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 jest. Czemu ty, kretynie? Okej. Nie ma kontrolowania stworków. Padniesz w końcu, czy nie? Padłeś, padłeś, Krakenie.
Posejdon rzucił ulti. Nie było to jakieś skomplikowane, jakieś trudne. Czyli porwali naszą laskę. Окей. Dobra, ale to już w następnym odcinku, więc jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie coś zapytać, czy to będziemy brać, piszcie komentarze, jeżeli kanał wam się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.